Dzień Matki podhalańskie Amazonki uczyniły świętem profilaktyki. Nim wybiło południe, plac przed Miejskim Centrum Kultury wypełnił się młodzieżą z nowotarskich szkół ponadpodstawowych. Był to początek trzygodzinnej batalii przeciwko rakowi piersi, największemu wrogowi życia i zdrowia kobiet. To, co podhalańskie Amazonki zorganizowały w Nowym Targu, pozostawało w łączności z 98 polskimi miastami, gdzie również odbyły się podobne akcje. Dynamiczny i artystyczny początek wydarzeniom przed MCK-iem dała swoim tanecznym i wokalnym popisem grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych, przygotowana przez panie Agnieszkę Chowaniec i Kingę Kasprzak. Gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obyć nie da się. No to góry, to góry, niech im zawiara. Może, niech może, porzucać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać. Nie może się doczekać, no to... Królujące na transparentach hasło Zaproś mamę na badanie było hasłem ogólnopolskim. Nowotarska akcja, jak i inne, stała się równocześnie zachętą do badań i festiwalem radości z ocalonego życia. Solidarność samorządów z nieocenioną edukacyjną, doradczą, pomocową i rehabilitacyjną działalnością Amazonek potwierdzili swoją obecnością radny Sejmiku Województwa Stanisław Barnaś, starosta Krzysztof Faber, pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg. A panie położne Małgorzata Wróblewska i Bogumiła Kozieł od lat na co dzień współpracują z Amazonkami, podobnie jak państwo bożęccy, sponsorzy profilaktycznych badań. Współpracuje też dyrektor podhalańskiego szpitala, który postarał się o nowy cyfrowy mammograf. Amazonki promowały badania na tym znakomitym już sprzęcie, swoje przesłanie kierując przede wszystkim do młodzieży. Poprosiłam ich o to, żeby po prostu chociaż jedną osobę przekonały, albo mamę, albo ciocię, mamo, chodź, zrób sobie badania. Bo jak ważna jest profilaktyka. Profilaktyka jest darmowa, ona przedłuża nam życie. Jesteśmy, uśmiechamy się. Tak samo każda inna osoba, która po prostu podejmie ten krok, wcześniej będzie i cały czas będzie się uśmiechać. Nasz szpital jest cały czas otwarty dla Amazonek, dla ludzi, którzy zgłaszają się z podobnymi zachorowaniami. Jest po prostu najnowszej generacji mamograf cyfrowy, z którego możemy korzystać. Są badania przesiewowe powyżej 50 lat. Na razie jest to w ten sposób. Myślę, że wszystko się pomalutku zmieni i będziemy szły drogą coraz to, bo widzę, że nasza góra, nasza szefowa w Poznaniu cały czas na sesjach, na sympozjach naukowych zabiera głos i coraz więcej tych przywilejów nam się dostaje. Jak to musimy walczyć. Miały też Amazonki gości specjalnych, założycielki i panie z zarządu Fundacji imienia Adama Worwy oraz jednego z najukochańszych jej podopiecznych, Karola Bryniarskiego w asyście jego wspaniałej mamy Eweliny. Drobniutki chłopiec na wózku to symbol pogody ducha w codziennych zmaganiach z niepełnosprawnością. Na scenie w sali widowiskowej królowały podziękowania i prezenty, włącznie z upominkami od wspomagającego podhalańskie Amazonki kombinatu Piękna, American Dreams. Dziękujemy bardzo za pracę, za wrażliwość, za to, że po prostu tak się angażujecie i życzymy dużo zdrowia, siły i tej po prostu witalności, którą nas wszystkich zarażacie. I tak trzymajcie. W sali widowiskowej MCK-u odbyły się również dwie projekcje. Profilaktyczno-edukacyjnej produkcji podhalańskich Amazonek w batalistycznej konwencji i zafundowanego młodzieży przez miasto kultowego filmu Johnny, wzruszającej historii superksiędza Jana Kaczkowskiego. 11. już event zasłużonego stowarzyszenia odbył się pod patronatem burmistrza Nowego Targu.